Narcyz działa nieświadomie, jak i celowo. Przede wszystkim nastawia się na wykorzystanie drugiego człowieka. Narcyz niejako dowartościowuje się czyimś kosztem. Nie jest w stanie zapewnić sobie takich emocji jak miłość, czułość, więc dąży do tego, żeby ciągnąć je od kogoś innego. Chce zapewnić sobie dominację, więc poszukuje kogoś, kogo prędzej czy później zdominuje, a jednocześnie będzie mógł czerpać od niego te korzyści. Przy czym istotne jest, że to nie musi być jawna dominacja, tylko subtelne wwiercanie się w kogoś. Podłączenie się i ssanie tak, żeby było to niezauważalne. Chce też zapewnić sobie uwagę, więc będzie podejmować takie działania, aby być zauważonym przez taką osobę, którą będzie eksploatować. Jego działanie w tym zakresie jest naturalne. Narcyz uważa, że inni też tak robią, jeśli tylko nadarzy się okazja. Nie wyobraża sobie, żeby nie skorzystać z takiej okazji, jeśli ktoś otwiera się na niego i okazuje mu empatię. On to traktuje jako zaproszenie do siebie, do środka, a nie jako zwykły ludzki odruch czy jakiś przejaw empatii. Często z ust narcyza możemy usłyszeć: Ale przecież ty sam nie pozwoliłeś. Nagle są zaskoczeni, że ktoś zamyka im drzwi do swojego wnętrza. To tylko pokazuje, że działają nieświadomie. Ale z drugiej strony działają jak najbardziej świadomie i celowo są nastawieni na eksploatację kogoś, kto ich zdaniem jest atrakcyjny i jest w stanie dostarczyć im jak najwięcej korzyści materialnych i niematerialnych. Reasumując, ludzie z narcystycznym zaburzeniem osobowości, tudzież z tak zwanym rysem narcystycznym, albo weźmy to jeszcze szerzej, ludzie toksyczni działają świadomie i nieświadomie. Pozdrawiam serdecznie i życzę wszystkiego dobrego.